Przede wszystkim pragnę wyrazić satysfakcję, że to właśnie Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Głogowskiego będzie wykonawcą tego dzieła, będzie wydawcą najnowszej monografii Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest to oczywiście powód do dumy, do satysfakcji dla mnie jako rektora, ale także dla całej naszej społeczności akademickiej. Przypomnę, że za poprzednią monografię odpowiadało przede wszystkim kieleckie środowisko naukowe. W tym momencie jest to ostrowieckie środowisko naukowe, młode, ale coraz bardziej prężne. Tu pozwoliłem sobie poprosić panią dyrektor o wyeksponowanie naszych wydawnictw z okresu zaledwie ostatnich 3-4 lat, więc to pokazuje, proszę państwa, że mamy potencjał, mamy możliwości. Ja tutaj przemawiam w zasadzie w podwójnej roli, jako wydawcy, ale przede wszystkim jako redaktora tego tomu. Jestem historykiem, więc dla mnie to tym bardziej powód do dumy i do satysfakcji, że właśnie będę mógł swoim nazwiskiem sygnować to nowo powstające dzieło. Mam nadzieję, że dzieło jak najlepsze, jak najstaranniej wykonane. Szanowni państwo, od czasu powstania ostatniej monografii minęło 25 lat i to w historiografii jest dosyć spory okres. Oczywiście w pewnych badaniach dotyczących tej najbardziej odległej przeszłości zmieniło się może mniej, chociaż te badania były także prowadzone bardzo intensywne, między innymi przez pracowników naszego Muzeum Historyczno-Archeologicznego, którzy także będą mieli wkład w powstającą monografię. Natomiast jeżeli mówimy o historii najnowszej, historii XX wieku, to jest, proszę państwa, terra incognita, to jest ziemia nieznana dla historyków.